Rząd Świetlicy Terapeutycznej. Cudowna inicjatywa. Cudowna inicjatywa czterech młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy w swoim życiu pokonują naprawdę wielkie, wielkie trudności związane z niepełnosprawnością i to taką znaczną niepełnosprawnością. To Państwo pozwolicie, że odczytam, to premier Tomasz Buczek, wicepremier Jarosław Wrześniewski, rzecznik rządu Marzena Rakowska i skarbnik Dorota Chutyra. To czterech naprawdę wspaniałych ludzi, którzy pomimo swoich własnych niedoskonałości i trudnych życiowej drogi, trudnych życiowych przejść i szukania swojej własnej drogi życiowej, pomagają jeszcze innym. Widzą, że inni też potrzebują tej pomocy. Widzą, że inni są słabsi albo mniej zaradni w pewnych sprawach i oni im pomagają. Zorganizowali ten rząd świetlicy terapeutycznej. W ramach tego przygotowują dla swoich współtowarzyszy, świetliczaków, przygotowują różnego typu imprezy. Między innymi są to co kwartał spotkania z ważnymi ludźmi, gdzie też miałam przyjemność uczestniczyć w takim spotkaniu z rządem świetlicy terapeutycznej oraz członkami tej świetlicy i naprawdę muszę powiedzieć, że było to duże wyzwanie sprostać i odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie zadawali i jeszcze złożyć obietnice i potem tych obietnic dotrzymać. W tej chwili, w dobie pandemii, gdzie ten kontakt jest utrudniony, podjęli taką próbę przeprowadzenia wywiadów z osobami, korzystając z technik informatycznych. Oprócz tego wydają też głos kulejących aniołów. No, mają szereg naprawdę wspaniałych inicjatyw. Wycieczki, to spotkania, to udział w festiwalach, przeglądach. Rząd powstał w 2006 roku. W rządzie jest oczywiście premier, wicepremier oraz ministrowie. Ministrowie mają różne funkcje, ale najważniejszą osobą jest pan premier, który jakby łączy światy między rodzinami, między kadrą, między dyrekcją i zgłasza wszystkie bolączki tej świetlicy. Także jak mają takiego swojego self-adwokata, osoby niepełnosprawne wśród nas zdrowych tutaj, nasz zdrowy personel. Czasami, gdy patrzę na naszych podopiecznych, jestem pełna podziwu właśnie dla ich pasji, bo wszystko, co robią, robią z ogromnym entuzjazmem, z pasją. Starają się żyć tym życiem właśnie świetlicy i dla nich jest to bardzo cenne. Rząd ten, oprócz tego, że wspiera panią Krysię, panią Bogusię, naszą kierowniczkę, to wspiera też każdego z swoich towarzyszy, swoich przyjaciół, kolegów. Jest dla nich wsparciem, ogromnym wsparciem i emanują ogromnym humorem, gdzie śmiech rozładowuje wszelkie napięcia. Także jeżeli ktoś będzie czuł się załamany, zapraszam do nas na właśnie taką śmiechoterapię. Terapię przez szczerość naszych podopiecznych, bo ta szczerość wypływa z ich serca, z ich czystości, ich czystych umysłów i chęci, czystej chęci pomocy drugiemu człowiekowi, z niczego innego. Cudowni ludzie, po prostu cudowni ludzie i myślę, że samo to, że oni mają skrzydła, to nas też uskrzydlają i pozwalają nam razem ze sobą latać i pomagać innym.